Myślę nad zakupem nowego mikrofonu, albo nawet nie mikrofonu, kupię sobie cały porządny zestaw słuchawki i mikrofonu razem na raz. Oczywiście bełkot mój, jak zwykle, pojawił się. Teraz, gdzie jest moja ukochana broń myśliwska? Tutaj jest, dobra. Co tutaj mamy? A, nic. Na szczęście również niedługo będę miał wreszcie mój komputer. Szybki, więc też filmiki będą w HD chyba. Chociaż nie wiem, bo dużo zajmują miejsca, to mnie drażni zawsze. Kurczę, tutaj pełno samochodów zepsutych. Zobaczcie na ten widok. A, szkoda, że są niskie. Co to było? Czekaj, nie należysz do nich. Niemal cię nie rozpołowiłem. Chodź tu, nim cię zauważą. Oś ty. Przepraszam, bliska. Herbatka. Oj, dobra, dobra. Trochę ostygła. Oh, no, chciałeś mnie zabić, kolego. Mów, co ty tutaj do diabła robisz? Mam list do rodziny. No właśnie. Świetnie, ale mam większe zmartwienie na głowie niż bycie pocztą tego miasta. Niedługo w tym szambie rozpęta się niezłe gówno i wątpię, by udało mi się ich powstrzymać. Jakieś kłopoty? Cóż, po pierwsze robią to, co wszystkie gangi. No wiesz, burdel i dużo hałasu, ale zawsze trzymali się na dystans. Ale ostatnim razem posunęli się za daleko. Zabili wszystkie nasze braminy. A. To w końcu coś niezbędnego nam do życia. Wiesz. A, co cię tak wystraszyło? Dlaczego nie walczysz? Spróbujmy użyć retoryki, ale wątpię, żeby się udało. Słuchaj. Jeśli chcesz, możesz mnie nazwać wariatem, ale jest coś dziwnego w tych zwyrodnialcach. W końcu mają broń i siłę. Czemu po prostu nie wyważyli naszych drzwi i nas nie załatwili? Nie mam pojęcia. Znaleźliśmy się w naprawdę fatalnym położeniu i przydałaby się nam pomoc. Z przyjemnością pomogę. Nie chcę spuszczać z oczu tej rampy. Nie wiadomo, kiedy rodzina może wrócić. Wyświadczysz mi przysługę i sprawdzisz, co dzieje się u innych ludzi w domach? No wiesz, by upewnić się, że wszystko u nich okej. Okay. Porozmawiaj z Davisem Westem, Karen Shenzi i Kenem Eversem. Mam wiadomość dla państw Westów. To od ich córki. Nie mogę tego wziąć. Zanieś to do Westów własnoręcznie. Okej. Okay. Dowiedzmy się czegoś więcej, o co chodzi w ogóle. Kiedyś żyło tu więcej rodzin. Większość z nich zdemontowała swoje chatki i przeniosła się w atrakcyjniejsze miejsca. Ci, którzy tu mieszkają, chowają się w domach z powodu rodziny. A, jak sądzisz, gdzie znajdę? Myślę, że mieszkają gdzieś na wschód lub północny wschód stąd. Problem w tym, że zawsze poruszają się po zmroku, więc nie widać dokładnie, gdzie idą. Są różne miejsca, w których mogą się ukrywać. Jak kryjówka Hamiltona, stare kino samochodowe Moonbeam lub stacja metra Northwest Seneca. Ja jestem trochę zgubiony, o co chodzi? Dobra, muszę już iść. Uważaj na siebie! Świerzbi mnie palec na spuście! No jasne, jasne, koleś. Teraz sobie przypomniałem, że coś mam, czego nie używałem jak idiota. Obrzyn. To jest dobra broń przecież na walkę na bliski dystans. Więc dajmy to pod szóstkę na razie. Tak. Dlaczego ja tego wcześniej nie zrobiłem? To ja nie wiem. To nie jest zbyt skuteczna broń chyba. Dobra, na razie wróćmy do naszego starego zaufanego... do naszej zaufanej strzelby myśliwskiej. No i jeszcze sprawdzę coś. Zadania. Wiem, że się wlokę, ale taki już jestem. O co chodzi tutaj? Nie to... więzy krwi. Dobra, dostarczymy tą wiadomość. Zapukaj.
tam? Czy to listonosz? Mam nadzieję, że przyszedł jesienny katalog. Co? Czy mówisz? Przysłał mnie Evan King. Och, Ivan, jest takim gentlemanem. Przepraszam bardzo. Ależ proszę, wejdź, już ci otwieram. Dziękuję bardzo. No, dowiedz mi się czegoś. Co ty tutaj robisz do diabła? Wypierdalaj stąd! O, jaki miły człowiek. Tak. Ona miłość. Słuchaj, ona jest głupsza niż worek butów, okej? Jeśli chcesz z kimś rozmawiać, musisz gadać ze mną. To czego, kurwa, chcesz? Tak. Ivan King powiedział, żebyśmy sprawdzili, co u ciebie. Tak. Mamy się świetnie. Wprost świetnie. Uwielbiam siedzieć w domu z palcem w dupie. To wspaniale. Powiedz panu Kingowi, że siedzenie tu cały dzień nie zapewni nam bezpieczeństwa. Musimy podjąć działania. A co myślisz o Iwanie? Cóż, jest szeryfem i burmistrzem miasta, czy jak tam siebie nazywa. On tu rządzi. Gdy mówi, żeby spadać do środka i siedzieć tam, to tak robimy. To świetnie. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co tutaj się dzieje? Każdy broni się przed rodziną. A, rodzina. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj ze Ivanem Kingiem. A, rozumiem. Ja sobie coś przypominam. Co sądzisz o rodzinie? Te zwyrodniałe dranie, które za refu zrobiły sobie prywatny park rozrywki. O, to wesoła gromadka. Spróbowałbym zająć się nimi, gdybym mógł, ale sądząc po tym, co zrobili Braminom, nie pożyłbym na tyle długo, by o tym opowiedzieć. Okej. Muszę już iść. Dobrze, a teraz wynoś się. Nie jesteś miły, kolego, nie jesteś. A ty? Hej. Na pewno zmęczyło cię chodzenie w tym strasznym upale. Pewnie też chcesz coś zjeść. Usiądź, proszę. Nazywam się Brayley Ewers. Nie zwracaj uwagi na mojego męża Kenneta. Wstał dziś z łóżka lewą nogą. Przepraszam bardzo. Zapytajmy się, czy wszystko w porządku. Och, jest taki kochany. Muszę pamiętać, żeby zrobić więcej jego ulubionych konfitur. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co tutaj się dzieje? Ojej, nie wiem. Pani West pewnie znowu piecze swoje słynne ciasteczka, a dzieciaki bawią się na podwórkach. Na dworze jest tak cudownie. Trawa pięknie wygląda o tej porze roku. Ona wydaje się trochę być odklejona od rzeczywistości. Tak pięknie. Chyba muszę już iść. Och, z pewnością. Zamknij za sobą furtkę i uważaj na begonie, dopiero co je zasadziłam. Tak, zdecydowanie. Najwyraźniej nie radziła sobie ze stresem. Okej. To mamy załatwione, więc chodźmy dalej. Wow, prawie spadłbym. Kulka znowu. Tak, zdecydowanie sprawdzę tą przyczepę, która mnie frapuje. Chodźmy dalej. Tutaj nic nie ma. O mój Boże, a tutaj? Zamknięte. Czekawkę mam. Świetnie. Rezydencja Westów. Świetnie. Tego szukaliśmy przecież. O-o. Aktywacja Davis West? Coś dziwnego. Na zwłokach Westów widać sięgające kości ślady po ugryzieniach w okolicy szyi. Czyżby coś ich zagryzło? Co tu się dzieje? A ty? Okej, coś dziwnego tu się zdarzyło. Może coś w komodzie? Brudne przedwojenne ubranie codzienne. Dziękuję. Zostali zamordowani, czyli niestety nie dostarczymy listu. To się zmartwi ta kobieta w Megatonie. Zaraz. Znowu się zgubiłem. Skąd ja przyszedłem? Stamtąd. Zobaczmy, co jest dalej. Tutaj jest jakiś duży budynek. Aha, tutaj jest ten zamknięty, okej. Ale te pustkowe są wielkie. O, to będzie długie. Zagrajmy. Oczywiście, dopóki się nie wezmę za siebie i nie zacznę
robić głównego questa. Tak, tu jest kibel. To nas nie interesuje. To jest tyle, to nie za duża miastcinka. Dwie rodziny raptem. Chyba. Coś tam, jakieś budynki. Jestem ciekawy, czy tam coś jest. Czy tam widzę, że jest wejście do metra. A w metrze są góle. Zbyt dużo pokus na mnie tutaj czeka. Ludziska, zbyt dużo. A gdzie jest Megatona? Co to za wieża w ogóle? Megatona jest z tamtą strony gdzieś. Pewnie jej nie możemy zobaczyć. No trudno. O, prawie bym spadł znowu.